Siemaneczko, to cię bardzo serdecznie na moim kanale. Tutaj Ryczyk, słuchajcie, i zapraszam was tak do następnego vloga. Słuchajcie, idziemy na oblężenie Malborka, więc będzie ciekawie, to ja nie wiem, bo wiecie, Malbork, zamki i te sprawy to tak mało interesujący temat, ale no mam nadzieję, że jakoś wam się przyjemnie będzie wam się oglądało. No i co, ja zaraz będę ruszał. Słuchajcie, zaraz będę ruszał. Tu jedziemy samochodem, pewnie będę prowadził, więc nic wam nie nagram, a szkoda. To co, my się widzimy już pewnie w Malborku. Trzymajcie się, do zobaczenia i zapraszam do oglądania vloga. Hello. Hejo, witam was, słuchajcie, nie odzywałam się do was bardzo długo. Vlog był, że tak powiem, bez wstępu, tak jakoś tym razem wyszło. Ale myślę, że to nic takiego, słuchajcie, byłem, jak mogliście zauważyć. Nie wiem, czy kojarzycie, ogólnie to miejsce w Malborku, pewnie w tytule będzie napisane. Na oblężeniu Malborka, słuchajcie, taki jakby jarmark, coś w tym guście. Było przednio, że tak powiem, więcej zabaw dla dzieci, więcej jedzenia niż takie, wiecie, jakieś takie fajne rzeczy, które warto byłoby kupić do domu. No nie było, po prostu nie było. Więc taka lipa. Żeśmy potem zajechali do McDonalda, znaczy zajechaliśmy, poszliśmy pieszo, bo to jest centralnie, nie wiem, 5 minut drogi. I już byliśmy pod Makiem, więc stwierdziłem, mama, chodźmy dzisiaj do Maka na kolacyjkę, czemu by nie. No i poszliśmy do McDonalda, żeśmy sobie coś tam pojedli. No i żeśmy wracali. Ogólnie dzisiaj ze mnie kierowca kiepski. Nie wiem, czy albo ja jestem taki zmęczony, czy nie wiem, co mi dzisiaj dolega, ale dzisiaj...
Dzisiaj było ciężko, muszę powiedzieć. Dzisiaj było ciężko, naprawdę. Ale dojechaliśmy. W porządku. Nic nikomu się nie stało, najważniejsze. Ani autowi, ani innym. Znaczy... jechałem samochodem, trochę zjeżdżałam, na linię zjechałam sobie raz, nie? I aż tak trochę przesadziłam, akurat auto wyprzedzało, to szybki maner w prawo, żeby nic się nikomu nie stało, ale ogólnie było dobrze. Słuchajcie, myślę, żeby to było wszystko na dzisiaj. Ja mam tylko nadzieję, że vlog wam się spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie kciuka w górę. No i co? Widzimy się już w następnym vlogu pewnie. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Bye. Pa, pa.